Witam ponownie na naszych pogadankach, na słowach, które wyrażał ojciec Pio w moich pismach, w moich refleksjach. A pogadanki to pół serio, pół żartem, bo ja lubię żartować, całe życie żartowałem. I tak pozostanie do samej deski grobowej. Nigdy nie byłem smutasem, ale myśli poważne mam. No ale dlatego, że mam dystans do tych myśli, do wszystkich myśli. Bo co to, czym jest życie? No nie jest poważne to życie tak naprawdę. W ogóle w niebie to nie jest poważne życie, tylko jest pełne radości. Tam nie ma powagi. Zresztą ojciec też to mówi. Tu jest tylko powaga, bo nas wszystko wykańcza. I smucimy się, bo nastroje nam się psują, rzeczy nam się psują, samochody się psują, wszystko nam się psuje. I musimy zarabiać pieniądze, żeby to naprawiać, a potem znowu się zepsuje, trzeba kupić nowe i tak dalej, i tak dalej. Mam parę pytań, zanotowałem sobie, nawet spisałem na takiej karteczce, wydrukowałem. O, to będzie chyba lepsze, bo no, potem się tam troszeczkę gubię, ale tak to. No i jeszcze jedna rzecz, właśnie wczoraj nie wiem dlaczego, ale nagrywałem i w końcu w pewnym momencie niby się nagrywało cały czas, ale film się przerwał jakby na pół i druga część była w następnym pliku. Nie wiem dlaczego tak się stało, bo może zapowiedziałem, że mi się siusiu chce i moja komórka zrozumiała, że powinien wyjść, ale akurat nie byłem wtedy. No nie wiem dlaczego tak się przerwało. Nie wiem, czy dzisiaj się przerwie, czy w ogóle dotrwam do tylu minut. Jak ktoś by wiedział, dlaczego to się tak stało, to 33 minuty i przerwało. Sprawdzałem tam na tych opcjach, czy jest coś takiego, jaki długi film i tak dalej. Jest rozdzielczość wysoka, HD, ale tam o wielkości nie ma. Pamięć jest duża. Nawet ostatnio ją czyściłem, także jest sporo. Nie wiem, może ktoś wie. Samsung Galaxy A6 czy 7 mam, coś takiego. No to może ktoś tam coś dopowie. Jeszcze pokażę świętego Michała Archanioła, bo o nim często mówią. On schodził do mnie na rozmowy przez ojca Pio. Już o tym wspominałem, że przyniósł mi 7 mieczy do wojowania w tym świecie. A może jeszcze dopowiem jedną rzecz. Najpierw go pokażę. Oto on. Święty Michał trzyma kościół w ręce. Będzie mnie bronił, nie tylko mnie, wszystkich broni tak naprawdę, ale trzeba się do niego trochę zwracać też. No właśnie, miałem coś powiedzieć o tym kościele jeszcze. A dobra, przyjdzie samo. Nie, zaczniemy od czytania, od mojego dukania na początek. Bo to jest najważniejsze, a moje żarty tam... A na pytania to już nie są żarty, tam już będzie poważniej troszkę. Ale tak sobie dowcipkuję. Tam zarzucają to, tamto. Już mówię cały czas o tym, a mnie to śmieszy. Kasuję tych ludzi tam z tych komentarzy, tam parę osób już chyba skasowałem. No bo to nic nie rozumieją, nic nie wiedzą, to siedzą w tej judaistycznej religii, nic nie widzą poza tymi dogmatami, tym wszystkim, no to sobie tam tak się przyzwyczaili od lat, tak ich ksiądz na mszy i podczas różnych tam kazań uczył, no to tak ma, no to musi tak być, no. Żeby to zmienić, to trzeba dużo czasu, naprawdę dużo. Jeszcze trochę. Ale już ten czas nadchodzi, że będzie coraz jaśniej i więcej dusz będzie się zbawiało. Bo te dogmaty blokują duszę. No. To przeczytam. Nie wiem, czy dzisiaj więcej powiem. Postaram się nie chrząkać, chociaż na pewno będzie. I nie zaglądać wam w oczy. O, właśnie. Już chrząknąłem. No nie, coś z tym gardłem troszkę mam. Ostatnio piję zimne rzeczy i do tego, żeby się schładzać. Wiatraka nie włączyłem, bo wczoraj zauważyłem, że jednak... Dzisiaj już jest chłodniej, to ciut. Ale on tam jednak, tam mieli to powietrze i słychać go. Ważne jest dla cywilizacyjnego postępu,
aby podejmować próby naukowego rozwiązania problemów o światowym znaczeniu dotyczące m.in. techniki proekologicznej, wykorzystania promieni kosmicznych, energii słonecznej, zaniku produkcji samochodów o napędzie tradycyjnym, to jest paliwowym i gazowym, produkcja najnowszych pojazdów o silnikach hybrydowych, elektrycznych, wodorowych, na powietrze sprzężone, a następnie o silnikach energii grawitacji. W dalszej kolejności maszyny poruszające się myślą i wolą, rozumiejące nasze myśli, a nawet intencje. Rozwój technologii dotyczący tworzenia dla społecznego użytku robotów, biorobotów, nanorobotów, zastępujących człowieka w trudnych, skomplikowanych, nudnych i ciężkich pracach. To dobry kierunek. Przecież wiadomo, że robotyka wchodzi i zastąpi nas wszystkich na różnych stanowiskach. Roboty będą nam kawkę przynosiły, tam winko wlewały, jak trzeba będzie. I tak ma być. Człowiek jest fizyczny, ciężko mu to wszystko ogarnąć, ciężko mu się pracuje. No i przyjdzie taki czas, że te roboty będą tyle pracy wykonywały, że ludzie będą dostawali po prostu zasiłki do życia i to dobre zasiłki z samego tytułu narodzenia się. Że się narodzisz, będziesz miał zagwarantowany byt. To dopiero daleka przyszłość. Jeszcze nie teraz. Na razie są wojny. I walka o wpływy. O tereny, o wszystko tam. Rosja. Ukraina. Gruzja. Tak będzie w przyszłości. Będziemy bardzo zadowoleni. Będziemy mieć sobie fajne domki, pałace, nawet niektórzy, i ogródki. Będziemy sobie pracować bardzo krótko, jeśli w ogóle. I w ogródku się bawić, tam cieszyć. Grillować, ale nie może takie zwierzątka, tylko jakieś marchewki. To dobry kierunek. Aby nam się żyło lżej i spokojniej. Bez zatroskania o byt podstawowy. Ale czy pozwolą na to władcy tego świata? I zapewniają wszystkim z racji istnienia odpowiedni socjal w zamian za brak pracy przejętej przez roboty. Oby tak się stało. Musi tak się stać. Technika jest dziełem ducha, ojciec mówił, i ona musi być... Musi być wprzężona w nasze życie. No pralki już mamy, no żelazka, inne rzeczy, komputery. Już roboty obsługują dużo spraw. Kiedy tam w średniowieczu jakieś tam pralki były czy coś? No nie było nic. Ludzie harowali ręcznie tam na tych rękami. Może i to było też fajne, bo się spotykali, gadali, gęsi obierali. Teraz wszystko jest inaczej, ale robotyka wchodzi i będzie wchodziła. To na razie odstawię. Coś tam odpowie na parę pytań i znowu potem przeczytam jakoś myśl i to może będzie już koniec. Jutro, pojutrze, w niedzielę nie będzie filmu, bo wyjeżdżam na otwarcie winnicy w Kadynach. Tam będzie impreza. Jumpreza, jak to się mówi. Spokojnie, nie upiję się. Tylko wino. Otwarcie. A jeszcze mam właśnie taką prośbę, jeśli by... To jest chyba dobry pomysł, żeby podziękować ojcu Pio za tą wiedzę, którą przekazywał przez tyle lat. To jego dzieło tak naprawdę, nie moje. Ja nie jestem pisarzem. Zresztą nawet ojciec mi powiedział kiedyś, że nie jesteś pisarzem. Pisarzów jest pełno innych. Ja tylko zrobiłem to, co miałem zrobić. Dawali mi te natchnienia, Święta Teresa, Jan Bosko, ojciec Pio, i cały czas przychodzi do mojego pokoiku. Ja go nie widzę, ale powiedział, że będzie co dzień w moim pokoju. No to jest, pomagają. I chciałbym podziękować ojcu Pio i chciałbym, żebyście też potrafili to zrobić przynajmniej raz dziennie, jakiś akt strzelisty. Wszyscy, którzy mnie słuchają, oglądają, w podziękowaniu ojcu Pio za to, że taką wiedzę nam zostawił. Oczywiście zaraz pojawią się tam komentarze.
odpowiednie, ale to nieważne, oni nic nie wiedzą, nic nie czują, są gdzieś tam w podziemiach jeszcze, w powijakach. Kiedyś to zrozumieją, czy zrozumią, nie wiem jak się mówi dokładnie, no nieważne. No to do takiego czegoś bym zachęcał dziennie, chociaż raz dziennie wesnąć do Ojca Pio, podziękować i poprosić o opiekę, bo ojciec mi też powiedział, że wszystkie moje dzieci, które będą pamiętały o mnie, jeśli ty będziesz myślał o innych, polecał, to ja będę o nich również pamiętał i pomagał. No to, to tak. Ktoś tam spytał o tym właśnie, że ojciec Pio miał te stygmaty. Lały się, krew mu się lała z tych stygmatów, odprawiał mszę, spowiadał. Spowiadał po 16 godzin dziennie i tam właśnie przekazywał też różną wiedzę, ale nikt o tym nie wie. No ale niektórzy myślą, że on tylko cierpiał i tak dalej. No. Wszystko poświęcał dla tego cierpienia, dla innych. Owszem, robił to, nie mówię, że nie. Bo wtedy przekazywał tą energię swoją, zamieniał ją na energię dobra. Sam cierpiał, a innym dawał dobro. Uzdrawiał czasami. I tak było. Ja nie mówię, że nie. Ale miał jeszcze drugą misję do spełnienia. Ważniejszą nawet. To mi potem też o tym mówił. Właśnie, żeby przygotować odpowiednich ludzi do zmiany systemów i tak dalej. No i najważniejsze było to, żebym ja to pisał. No to pisałem. I ojciec się zakamuflował w tym zakonie u kapucynów. Robił swoje według systemu i tradycji. A tu przekazywał w międzyczasie całkowicie inną wiedzę, diametralnie różną. No czy Jezus cierpiał od początku? Ukrzyżowany był? Czy mówił o krzyżu w ogóle? A ojciec Pio jakby od młodych lat miał to ukrzyżowanie. Ale Jezus nie cierpiał, był wesołym człowiekiem, uśmiechniętym. 30 lat mu wykasowali, no bo wiadomo o co chodzi. Żeby nikt nie wiedział co robił, jaka była ta historia, więc wszystko wycięli. Zrobili z niego no Boga, nie? Bo to chodziło. Przecież ojciec mi też, ja uważałem kiedyś ojca Jezusa za Boga, ale ojciec mi powiedział w tym czasie, kiedy ja to właśnie tak uważałem. Doszedłem do pewnych wniosków swoich i ojciec mi powiedział, dowiesz się tak naprawdę, kim był w rzeczywistości Jezus. No to ja już wiem. No i wyjaśniam to, że ojciec Pio miał jakby dwie drogi. Jedną tą kościelną, a drugą poza kościołem. Wędrował do nas. Przychodził na rozmowy. Tam też rozmawiał kościółkowo z niektórymi, jak najbardziej, ale pomagał im tam osiągnąć jakieś takie wewnętrzne doskonałości. Nam mówił niektórym dużo więcej. I ja właśnie spisałem to. Ktoś to... Aha, ojciec... Co ojciec o objawieniach maryjnych mówił? Ktoś tam pytał o to, bo ja akurat za bardzo aż tak nie pytałem, ale ojciec był bardzo sceptyczny i tam jakiś procent w objawieniach tych kościelnych, malutki procent, tam jakaś duchowość była, ale to wszystko jest, że tak powiem, pic na wodę. Najlepiej to tłumaczy, jak ktoś ma dostęp do internetu, to sobie tam sprawdzi, czy książkę kupi. Ja miałem tą książkę Denikę na objawieniach. Wszystko zdemaskował. Bardzo dobrze to opisał. Ktoś pyta, czy na rozmowach tylko się zadawało pytania, czy ojciec Pio sam zaczynał rozmowę. Nie, właśnie o to chodzi, że tak było, że pytania były później. Ojciec przez minutę, dwie, czasami dłużej mówił o tobie, o twoich sprawach, a ogólnie o sytuacji. No i jak już się, że tak powiem, wygadał, przepraszam, może kogoś obraziłem, jak wszystko już powiedział, no to wtedy można było zadawać pytania. Na ogół żeśmy tam na początku klękali, bo to wiadomo, ojciec mój nie, klęknęliśmy przed pani Krystyna siedziała, a ojciec mój nie, siadaj. Wszystkim to później mówił. Co będziesz klęczał? Nie ma sensu, przede mną nie trzeba klęczeć. No i tak było. Więc najpierw ojciec mówił jakiś czas o różnych sprawach, a potem dopiero czasami było tak, no a teraz pytaj, co chcesz wiedzieć? No i zaczęły się te pytania. No właśnie, ktoś mi tu zaproponował, żebym sobie punkty przygotował i podpunkty to będzie lepiej się będzie to prowadziło. No ma rację, tak jest.
A ktoś też pytał o tą transmisję na żywo, tak jak Jackowski prowadzi, czy inni. No nie, no na żywo jeszcze nie. Wystarczy te filmiki. Kiedyś na żywo to w ogóle będę. W ogóle na żywo. No ale to jeszcze nie. Najpierw muszę skończyć te wszystkie swoje pisma, 2 tomy. Jeszcze szlifować. To jeszcze będzie. Rok albo nawet więcej. Także przez ten czas postaram się nagrywać te filmiki, tłumaczyć pewne rzeczy. Tam można zadawać pytania, postaram się coś tam odpowiedzieć, bo jak się zada pytania, to ja mi się wszystko jakoś tam wtedy wyjaśnia. Przypominam sobie. A jak nie ma pytań, to czytam. Tak, no rzeczywiście, ktoś mówi, że tam szkoda się tymi hejtami zajmować. Ja się nie zajmuję nimi, rzeczy. Śmieję się z tego, przecież wiem, na jakim etapie oni są. Mają prawo, nie hejtują, ale ja ich kasuję, bo szkoda, żeby truli tam jakieś taką atmosferę. Tam. Babcie, dziadki, jakieś starej generacji, to oni, to jak ci z Solidarności, co podburzali wszystkich do strajku, to te same babcie robią to samo. Niektórzy te babcie zamieniają się w tych młodych hejterów też, nie? Też nic nie rozumieją, bo tam ustawieni przez Kościół, przez innych, no to sobie takie głupotki tam piszą. O tych schizofrenikach, o tych diabłach, o tych demonach, które we mnie siedzą. Głupoty po prostu takie sobie wymyślają. Myślą, że mnie złamią. No nic, że mnie nie złamiecie. Oglądajcie telewizję. Się więcej dowiecie niż krytykując mnie. Dzienniki sobie oglądajcie. Dobre filmy, romantyczne. Kosmiczne, przyrodnicze. Wszystkie. Różne dzienniki. TVP Info, można sobie też TVN oglądać. Tam też są ludzie i aniołowie. Tylko mają na razie inne opcje jeszcze. Walczą z czymś tam. Może i dobrze zrobią w pewnym momencie, że coś tam wywalczą. Wtedy będzie łatwiej nam coś powiedzieć. Bo hermetyzm nie jest dobry. Naprawdę nie. Dobra, to gorąco się zaczyna tu robić. Co ojciec mówi o wolnej woli i determinizmie? Na ile w ogóle możemy kreować, zmieniać swoje życie? Czy mam tyle wolności, na ile łańcuch pozwala? Każdy jest wolny, ojciec mówił. Bóg dał absolutną wolność wszystkim. No pewnie, jak żeśmy już poschodzili na różne planety jako praktycznie zwierzęta, w ciele zwierząt, jako dusze i aniołowie, ale to są ciała zwierząt. Kiedyś ojca pytałem, to ojciec mówił, które ciało jest najbardziej inteligentne na Ziemi, to odpowiedział, że ciało człowieka jest najbardziej inteligentne na tej planecie. No to jesteśmy jak zwierzęta, no. Oni się kochają fizycznie tak samo, seks uprawiają jak my, no czym my się nie różnimy? No tylko tym intelektem, że trochę jeszcze jesteśmy mądrzejsi. Zwierzęta się zabijają, a ludzie co robią? Też się zabijają, wojny wywołują, jeszcze bardziej się zabijają niż zwierzęta. No kiedyś właśnie też ojciec powiedział, że im większa inteligencja, tym może być większa agresja. No i tak jest. Mamy te głowy takie potężne. Wiele wiemy, zajmujemy się techniką, bombami, wszystkim. Możemy pozabijać wszystkich, nawet ziemię wysadzić. No to jest ta agresja większa niż u zwierząt. Co zwierzę? Mrówka ziemię wysadzi? Albo pies tam kogoś ugryzie i co więcej zrobi? Nic. A człowiek? Wszystko może zniszczyć. Pół świata może zniszczyć. Czy mam coś zakładać? Okulary jeszcze? Aha, no i właśnie, że ten łańcuch. Mamy wolność. Mamy wolność absolutną, dlatego z tej wolności skorzystaliśmy i wyszliśmy z nieba. I Bóg się na to zgodził. Tylko jakby powiedział, no idźcie, róbcie swoje, co mam. Tylko czy wytrwacie w tym dobru? No i się okazało, że nie wytrwaliśmy, bo nie wszystko zostało dobrze stworzone. Pełno bałaganu. Zasilania zaczyna brakować wszędzie, we wszystkim. Słońce niby piękne, ładne grzeje, ale można przez niego zginąć. No choćby nawet te upały. No to musimy mieć z kolei wiatraki, inne sprawy, klimatyzację, żeby się bronić przed tym słońcem, przed tym gorącem. No. Taki dualizm niesamowity jest. No ale w takim świecie żeśmy się niestety już urodzili i tu musimy dogorywać. Ale ważne, żeby się umieć wyzwalać, myśleć inaczej niż pospolici ludzie myślą. Wtedy jakby osiągniemy inny promień rozumienia życia. A to jest najważniejsze. Dlatego Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie po różnych religiach. Po hinduizmie, buddyzmie, katolicyzmie. Przecież katolicyzm nie jest jedyną religią na świecie. To przecież żydowska religia. Cały czas o tym mówię. Tak żeśmy się uparli. Ona jest po prostu
na siłę wprowadzona do Europy i wszędzie w koło. Na siłę, ale nikt tego nie pojmuje. Księża się z tego cieszą, no bo uważają się za wielkich duchownych, ale tak naprawdę kim oni są? Tak jak ojciec mówi, to każdy kapłan jest taki sam jak każdy inny człowiek i też musi wierzyć. Nawet jak odprawia tą mszę, musi wierzyć, bo nic nie wie. No. Co ma wiedzieć? Teologię się nauczył, trochę filozofii, myślę, że coś wie. Poczytał Pisma Świętego, cytatów trochę zna, tego żydowskiego oczywiście pisma. No i co on wie dalej? No nic nie wie. Powołuje się na to, że Bóg jest Bogiem, że to, tamto, stworzył świat w 7 dni, czy tam symbolicznie. Arka Noego przypłynęła, był przypływ, odpływ, potop, Sodoma, Gomora i to wszystko. No i co? I co to daje? I co ty, co o tym świadczy? Nic, nic nie wiecie dalej. Tu i teraz jest ważne. Twoja miłość do życia, to co Jezus mówił. Dwa największe przykazania. Miłość Boga i bliźniego. I cała ta jego nauka właściwie zawarta w tych dwóch słowach. No ja tyle napisałem, 3 tomy. No bo jest to najtrudniejsza nauka, żeby to zrozumieć. Kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dlaczego dążymy do różnych rzeczy, co nam to daje, skąd nasze szczęście, nasze uczucia, emocje. To, że wszystkiego chcemy, a potem się załamujemy, inni nam to odbierają. To wszystko trzeba zrozumieć, dlatego tyle się opisałem. Jeszcze coś przeczytam i skończę chyba na dzisiaj. O, 21. Dobra, to jeszcze przeczytam, bo pewnie urwie mi tam 33 minuty będzie i pewnie się urwie filmik. Zmysły komunikują się z mózgiem, a mózg z duszą, która jest samą wolnością i miłością. Dlatego kto świadomie komunikuje się ze zmysłami, komunikuje się ze samym sobą, z duszą. Nie ma innej drogi. Zmysłowość prowadzi prosto do duszy. W takim razie warto zadać sobie z tego sprawę. Jak ingerencja w nasze zmysły przez różne, często złe, ideologiczne struktury postrzegania i badania życia źle wpływa na nasz proces odkrywania go, bowiem bawienia się nim, przeżywaniem całościowo swojej osobowości. Jak źle wpływa na widzenie piękna, tworzenie, artyzm, poetyckość i doznania w fizycznym ciele. Warto przemyśleć tę kwestię. Jeśli szukamy prawdziwych doznań duszy, ciało może w tym dopomóc. Nie wyrzekajmy się ciała. No to ciało to jest jakby emanacją ducha w nas. To nie jest tylko coś, przysłanie nam duszy, no jak najbardziej. Ale to jest emanacja duszy. Coś tam musimy w nim troszkę pocierpieć, okazuje się. Ale i się pocieszać też. Po to ono jest, ale powinno się równocześnie mieć świadomość krótkotrwałości impulsów zmysłowych. I to szczególnie powinno nam dać dużo do myślenia. Najdłuższym impulsem zmysłowym, który może dać najwięcej wrażeń, jest oko. Widzenie praktycznie trwa cały czas, oprócz snu. No, sen to tam inne widzenia są. Dusza ma najlepszy kontakt ze wzrokiem i ludzi widzących. U ludzi pozbawionych zdolności widzenia dusza szuka innych dróg najlepszej komunikacji, na przykład przez dotyk, słuch, bo niewidomi też chcą widzieć, tylko że widzą jakby innymi punktami stycznymi. Pozostaje zadać sobie ostatecznie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że doznania ciała są szybko przemijające? Pragnienia idą dalej, a ciało jakby nie nadąża. Czy pojawił się tu jakiś tajemniczy dysonans? Raczej tak. Życie cielesne to potwierdza. Czy istnieje jakieś wyjście? Istnieje. Zmienić ciało na dostosowane idealnie do potrzeb duszy. Ale jak tego dokonać? O, są ciała inne. Święty Paweł powiedział, że istnieją takie ciała. I mówi tak, tak jak są ciała ziemskie, tak samo istnieją ciała niebieskie. No, cytat. Ale ile na nie trzeba czekać? Już głowa boli od tego czekania. No faktycznie, męczymy się całe te 60, 70, 80, 90 lat.
stajemy się niedołężni, skóra marnieje. Ciężko. Ale musimy dotrwać, no bo mamy inne wyjście? Samobójstwo nic nie załatwia. Już ojciec mówił, pytałem o samobójców. Mówi, to moment samobójczy to jest już choroba. I ten człowiek właściwie to już nie odpowiada za to, co robi. Choroba po prostu, już fizyczna choroba, psychiczna. I robi to. No ale to nie jest takie znowu, jak my tam uważamy, jak Kościół głosi, jak ktoś samobójstwo popełni, to w ogóle do piekła idzie. No. Wcale nie idzie do żadnego piekła. Rodzi się powtórnie, albo nawet niektórzy samobójcy to idą do nieba, bo już nie mogą tego wytrzymać, tego wszystkiego. Upijają się, zdradzają te żony, to wszystko. I ja znam takiego człowieka, którego żona zawsze na niego narzekała, bo zdradzał ją, jeździł tu, pił, wariował, biznes jakiś tam prowadził. I kiedyś zmarł i jak to było? I no po 10 latach ojca spytano o niego. Ojciec powiedział, że już dawno jest w niebie. No bo to właśnie inteligencja powoduje tą agresję. Nie może się na się pogodzić z tym życiem, z tymi problemami. Człowiek już wariuje i zaczyna sobie już pozwalać na wszystko. Ale Bóg o tym wie, rozumie to. No, nikogo to... Bóg jest wyrozumiały dla każdego i każdemu podaje rękę. Chłopie, czy tam dziewczyno, no. Rób jak chcesz, ale i tak ci pomogę. Pomogę ci się wydostać z tego wszystkiego. Niektórzy byli na takim etapie, że potrzeba było tylko właśnie jednego życia, nawet urodzenia się, tylko wyjścia z łona matki i już wystarczyło, że idzie do nieba. To mi ojciec Serpio też powiedział. No, kończę. Jest. I teraz nacisnę. W ciemnych korytarzach starego miasta, kiedy noc powija mury Krakowa, ojciec Pio przychodził w ciszy przekazywać mądrość dla całej ludzkości. Wiesław Matuch, wybrany wśród wielu, zapisał słowa, co świat zmieniać miały. Dwóch ksiąg treści pełnych objawienia przyszłości, świt w ich blasku się zjawił. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w tarze. Te książki, co świat odmieniać będą, Biblia w ich świetle zaginie. Wiesław pisał słowa, sercem czuł, każda strona światło w sobie kryła. Proroctwa Pio w literach zamknięte nową ścieżkę ludzkości odkryły. Z Krakowa do świata słowa wciąż płyną, niosą pokój, nadzieję i wiarę. Księgi Matucha skarbem z nieba przysłane ludzkości światło przyniosą. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w darze. Te książki, co świat odmieniać będą, Biblia w ich świetle. Przez wieki będą krążyć te słowa, w sercach ludzi, w umysłach rozbudzą. Ojca Pio, nauki nieznane, przez Wiesława na papier przelane. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w darze. Te książki, co świat odmieniać będą, Biblia w ich świetle zaginie. Kiedy świt staje nad Wisłą w Krakowie, wiedza Piowi wciąż w sercach brzmi echem. Wiesław Matuch, systemu miłości, dwie księgi, co nową dają wiarę. Niechaj historia pamięta te chwile, gdy Kraków stał się miejscem cudu. Ojca Pio i Wiesława zmieniając świat na zawsze wśród ludzi. Ojciec Pio, tu
Bóg przewodnik w mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w darze. Te książki, co świat odmieniasz, będą Biblia w ich świetle zaginie. Staje nad Wisłą w Krakowie, wiedza pioli wciąż w sercach brzmi echem. Wiesław Matuch systemu miłości, dwie księgi, co nową dają wiarę. Niechaj historia pamięta te chwile, gdy Kraków stał się miejscem cudów.